Jurajski Fotoklub to stowarzyszenie pasjonatów, którym głównym celem jest rozwijanie fotografii artystycznej. Swoją unikalną perspektywę i to, co udało im się uchwycić w soczewce obiektywu, mieli okazję pokazać w swojej siedzibie na ulicy Ogińskiego. Dzisiaj otwieramy wystawę, trzecią wystawę Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa. W wystawie bierze udział 30 autorów. No są to bardzo różnorodne prace, ponieważ członkowie Jurajskiego Fotoklubu zajmują się różnymi dziedzinami fotografii, wiele jest zdjęć przyrodniczych, trochę architektury, no i są też poszukiwania twórcze, więc wystawa, można powiedzieć, w jakiś sposób też odzwierciedla stan psychiczny czy artystyczny ludzi, którzy związani są z Jurajskim Fotoklubem Częstochowa. Tematyka prac przeróżna, portrety, martwa natura, a także architektura. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia i konkretnej potrzeby uchwycenia unikalnej perspektywy. Co ja lubię? Zaczęło się właściwie od krajobrazów takich bardzo zwykłych, banalnych, jak ja je określam. Bardzo lubię fotografować stare, odrapane podwórka. I tak się zadziało wiele, wiele lat temu, z tym, że uważałam, bo to tak się nazywa trupizm, prawda, taki kierunek, że nie jest to temat do pokazywania i któregoś dnia się odważyłam na pewnym portalu fotograficznym opublikować takie prace. Chociaż fotografia to działalność indywidualna, to stowarzyszenie takie jak Jurajski Fotoklub to przestrzeń do wymiany doświadczeń i rozbudzenia kreatywności. Przed wszystkimi pasjonatami zatrzymywania chwil w czasie droga otwarta, by zaistnieć już na przyszłej wystawie. Jurajski Fotoklub Częstochowa jest otwartym fotoklubem, więc zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii. Jeżeli ktoś interesuje się fotografią i chce jakby zdobywać doświadczenia, pogłębiać swoje kwalifikacje z fotografii, no i spotykać się z ludźmi, którzy mają również taką pasję, to zapraszamy, trzeba przyjść do Regionalnego Ośrodka Kultury.